Burmistrz Kolasa, teraz jeszcze prosimy o kilka słów przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Skawina, pana Witolda Grabca. Szanowni Państwo, zgromadziliśmy się w tym miejscu, jak zapewne w wielu miejscach naszej ojczyzny, po to, by oddać hołd twórcom Konstytucji 3 maja, by oddać hołd ich dziełu. Proszę Państwa, trudno porównać Konstytucję 3 maja, to wydarzenie, którego 226. rocznicę dziś obchodzimy, z takimi wydarzeniami, o których zresztą było wspomniane w czasie kazania, wydarzeniami przełomowymi, jak chociażby wspomniana bitwa pod Grunwaldem, Odsiecz Wiedeńska czy Cud nad Wisłą. Szanowni Państwo, bo główną rzeczą, którą tak cenimy w Konstytucji 3 maja, nie jest jej przełomowość w znaczeniu historycznym, ale bardziej przełomowość w znaczeniu mentalnym.